Pani marszałek, Wysoka Izbo, chciałam dzisiaj się odnieść do bardzo ważnej sprawy polskich przedsiębiorców. Polscy przedsiębiorcy i pracownicy z zazdrością patrzą na szybką i skuteczną pomoc, którą otrzymują mieszkańcy innych państw. Mamy pandemię. Oczywiście rozmawiając z politykami obozu rządzącego, twierdzą, że przecież w innych krajach również zamykane są restauracje, zamykane są hotele, zamykane są prawie wszystkie gałęzie działalności gospodarczej. Tak, tylko że tam, w innych krajach, pomoc jest zupełnie inna, jest szybka, skuteczna, duża i celowa. A u nas co? Cały czas opiera się nasz rząd na polskiej klasyfikacji działalności. Na tej podstawie typuje firmy, które mają otrzymywać dofinansowanie, pomoc. Szanowni Państwo, ta lista została stworzona tylko i wyłącznie po to, żeby uzyskać obraz całości ogólnej naszej bazy przedsiębiorców. Nie jest to szczegółowa lista, w związku z tym nie można się na niej opierać. Jest wiele działalności, które nie mieszczą się w PKD. Tarcza covidowa, która kolejna, już szóstą uchwaliliśmy, nie obejmuje jednoosobowej działalności gospodarczej. Szanowni Państwo, takich przedsiębiorców jest w różnych branżach bardzo dużo. Oni nie otrzymują żadnej pomocy. Pomoc i bardzo ważny temat jest, który chciałam poruszyć. Pomoc teraz na skutek przedsiębiorców, którzy się buntują, którzy są już doprowadzeni do ostateczności, którzy są zdeterminowani, którzy przestali rządowi wierzyć, ponieważ ten rząd ustala pewne zasady, potem sam je łamie. Dowodem jest tego chociażby ostatnie wyczyny pani minister Emilewicz, która udowadniała, że moje narty są lepsze niż twoje, a dzieci nasze siedziały w domu, nie jeździły na narty. Przedsiębiorcy takiej władzy przestali wierzyć. W związku z tym chcą otwierać swoje firmy. Widząc determinację przedsiębiorców, władza się ugięła i postanowiła dofinansować dodatkowo firmy przedsiębiorców na Podhalu. Ale chciałam się zapytać, co z firmami, przedsiębiorcami na Pomorzu? Taka sama sytuacja jak na Pomorzu jest w nadmorskich gminach, które utraciły swoje dochody. Nawet w Sopocie jeden z ważniejszych hoteli w tym momencie rok do roku ma 13% pani tylko poseł, dochodów. Bardzo proszę o uwzględnienie Pomorza również. Dziękuję. Dziękuję pani poseł.